Hej, cześć, siema wam wszystkim ludzie, z tej strony ja, MC. Nie, chwila, to nie jest moje intro. Witam, ja jestem MC, a to jest kolejny odcinek naszej przygód. To też nie jest moje intro! Dzień dobry, cześć, czołem, boom, headshot. To też nie jest... Czekajcie, jakie mam intro? A, pamiętam. Cześć wam, z tej strony ja, MC. A to jest Q&A! Na sam początek od Deadshota to jest Inolek, to jest cukierkom organizowany ogólnie na YouTubie, ale na Discordzie ma nick Deadshot i zadał mi dwa pytania. Krótko mówiąc, także zacznijmy od pierwszego. Ile miałeś dziewczyn? Dwie. W jakim celu tworzyłeś kanał? W celu zarobku? For fun? Panie i panowie, utworzyłem mój pierwszy kanał na YouTubie. Pytanie pewnie jest o ten kanał, ale odpowiem ogólnie. Mój pierwszy kanał na YouTubie założyłem, bo byłem samotny. W roku 2012, w końcówce 2012, nie było to naprawdę wiadome, że z YouTube'a można zarabiać. Robiło się to for fun. Robiło się to po prostu, żeby nagrywać filmy, żeby dzielić się rozgrywką po prostu do internetu. I dalej się tego trzymam. Ja jestem oldschoolowy, jestem starej daty, także cały czas jest u mnie tak samo. Nie zamierzam tego zmieniać w żadnym wypadku. Mam aktualnie osoby, które oglądają regularnie moje filmy, z czego się bardzo cieszę i bardzo wam dziękuję za to. Jestem z tego powodu po prostu szczęśliwy, więc... będę to kontynuował. Jeżeli kiedykolwiek z tego przyjdzie jakiś pieniądz, to super. Przyjemne, spożyteczne. Czy legendarna mapa Jakub Toja będzie kiedykolwiek nagrana? To jest pytanie o pewną mapę, która powstawała dla mnie długi czas i jest już dostępna dla mnie do nagrania od długiego czasu. Właśnie od pana Jakub Toja, jest to mapa Minecraft do swojej mapki od widzów. Jeżeli nie widzieliście, w tym miejscu możecie sobie zobaczyć całą playlistę mapek od widzów. To jest chyba 11 czy 12 odcinków, jakoś tak. Zaprzestałem tą serię robić, ponieważ trochę mi się to po prostu przejadło, plus nie dostawałem aż dużej ilości map, czyli po prostu odcinek wychodził, nie wiem, raz na miesiąc, na dwa miesiące. Myślałem, że ta seria się będzie kontynuować, bo na początku te mapy faktycznie przychodziły do mnie, ale później to zwolniło wszystko i po prostu wyszło jak wyszło i straciłem po prostu chęć, straciłem zapał do tego. Ale obiecałem Jakubowi, że ją nagram i nie zmuszam się do tego, bo faktycznie chcę ją nagrać, bo wiem, że była tworzona długo. Więc ją nagram. I nie wiem, czy skończymy z serią, czy będziemy kontynuować, zobaczymy, jaki będzie odzew po następnym odcinku. Także Jakub to nagram. Obiecuję. Matelub nam zadał trzy pytania. Pierwsze pytanie, zrobisz salto? Powiem ci, że nie zrobię salta. Nie wiem, czy zrobię cokolwiek innego, ale mogę... Hej, mogę spróbować. Mogę spróbować. Nie wiem, czy mi to wyjdzie, ale mogę zawsze coś spróbować. Salta nie zrobię, bo nie umiem. Fikołka też nie ma za bardzo gdzie robić. Ale mam tu ścianę. A ja za młodu wchodziłem nogami na ścianę, więc może spróbuję ponownie. O! Nie jest w sumie takie... Nie jest w sumie na takie ciężkie. Jak by się wydawało? Widzieliście mój brzuch. Całe 70 kilo. 78. Wagi mojej! Czy czytasz książki? Jeżeli tak, to jakie? Ja książek nie czytam. I to jest błąd moim zdaniem. Znaczy, czytałem oczywiście, jak byłem mały, to były lektury. Ale były też książki, które czytałem samowolnie. Także myślałem, żeby się za książki wziąć. Czy wziąć? W sumie nie wiem, jak się to mówi. Zapomniałem już teraz. To właśnie teraz wychodzi moje czytanie książek, no nie? Ale chodzi o to, że nie potrafię sobie przełożyć tego, co się dzieje w książce, na tak jakby mój mózg, że nie potrafię sobie tego wyobrazić. Może inaczej, potrafię, ale nie wpływa to aż tak bardzo na mnie jak film, gra, muzyka, cokolwiek innego. Po prostu książka, no siedzisz z książką. Tylko ci mózg pracuje, nic więcej kreatywnego nie robisz tak naprawdę. I ludzie, którzy czytają książki, mogą się ze mną nie zgodzić w 100%, ale ja po prostu tak to widzę. Ja potrzebuję coś bardziej interaktywnego, bardziej kreatywnego, bardziej po prostu out there niż książka. Takie jest moje zdanie. Przepraszam. Dlaczego Vince to dziad, który potrafi zwolnić nawet własnego syna z federacji? Shane na poważnie został zwolniony. Jest pytanie o WWE. Jeżeli nie wiecie, jestem wielkim fanem WWE. Dużym fanem WWE, dlatego te pytania właśnie siadają. I chyba to mnie znalazł przez to, że lubię WWE, albo przez coś innego, nie mam zielonego pojęcia. Ale dlaczego Vince to dziad, który potrafi zwolnić nawet własnego syna z federacji? Bo był chujem. Shane był chujem i został zwolniony za to i mu się należało, krótko mówiąc, zrobić dym i używać swojej władzy, żeby po prostu... Zresztą on zabukował całe to Royal Rumble, które właśnie było. Bo chodzi o Royal Rumble, które było i był problem z nim, bo Shane McMahon oczywiście używał swojej władzy i mu się pekło za to zwolnieniem. Także
Ku przestrodze dla wszystkich, jeżeli pracujecie, to nie pyskujcie kierownikowi, bo skończycie jak Shane McMahon. Po prostu. W jaką grę grasz najwięcej? To jest pytanie ciężkie zawsze dla mnie, bo czy odpowiem, w którą grę grałem najwięcej ever, czy w którą grę gram aktualnie najwięcej? Odpowiem ci tak. Najwięcej kiedykolwiek, ever, w całym moje życie, jaką grę grałem, to był Minecraft. Najdłużej. Na drugim miejscu był wydawany tylko w Isaac. Oryginalny i ten rebirth, i tak dalej. Na drugim miejscu. Na trzecim pewnie CS, tak mi się wydaje. Ale aktualnie... No kurde, ciężko powiedzieć, bo właśnie gram dużo w Forze, gram dużo w Serious Sama, gram dziewczyną w Crasha 4. W It Takes Two grałem strasznie dużo ostatnio, z dziewczyną i z moim przyjacielem. Także... nie wiem. To chyba jest moja odpowiedź na to pytanie. Jaką część poważnego Sama lubisz najbardziej i za co? Jaki jest twój ulubiony wróg z serii? Chodzi oczywiście o Serious Sama. Jeżeli nie wiecie, twarz Serious Sama na polskim YouTubie mła. Najbardziej lubię czwórkę. Nie tylko, że ma technologie najlepsze, czy jest najnowsza po prostu. Tylko po prostu... myślałem o tym ostatnio, jak dostałem to pytanie właśnie na Discordzie. Myślałem o tym, nad tym ostatnio. I powiem wam szczerze, że to uczucie... na ostatnim poziomie, gdzie była ta wielka bitwa i teraz jak skończyliśmy z Abirem, Mayhem, też była ta wielka bitwa właśnie, mówię to w stanie, po prostu trzymam w ręce. To uczucie, jak tą falę wrogów, ogólnie falę wrogów się rozbroi, to jest niesamowite uczucie, jak się to przeżyje, jak się to rozpracuje. To jest tak, o lecą byki, muszę tego użyć, o idą knumy, o idą mechanoidy, o idą ci starczami z tymi pałkami, na nich nie działa nic, tylko nie wiem, działają kule czy laser gun. Trzeba myśleć faktycznie, jak to wszystko rozpracować, a nie po prostu wstaje sobie sama koło, po prostu idziemy, nawalamy z byle czego, wszystko i tak umrze. Więc całą grę Serious Sama 3 dało się przejść z miniganem, całego Serious Sama 4 da się przejść z miniganem, ale jest po prostu ciężko. Więc faktycznie trzeba myśleć nad wrzutnią kul, nad spalaczem, mówię to za Siberian Mayhem, ale uznajmy, że to jest ta sama gra. Nad spalaczem i ogólnie nad wszystkim, kiedy użyć podwójnie, kiedy użyć tego. Trzeba faktycznie w tej grze myśleć. I to jest fajne. Zawsze uważałem Serious Sama za bezmyślną strzelankę, gdzie po prostu wchodzi się i nawala potwory i do tej pory tak było. Ale z biegiem czasu i z biegiem grania w tej gry uważam, że lepiej faktycznie jest, jak się myśli, bo jest tego satysfakcja większa. To jest odpowiedź za pierwszą część tego pytania. A który wróg jest mój ulubiony z serii? I to jest bardzo ciężkie pytanie, bo teraz czy użyję normalnego przeciwnika, czy bossa? Bo boss też wrogiem jest. Uznajmy ulubiony przeciwnik i ulubiony boss, tak będzie najlepiej. Ulubionym bossem moim, ever, jeśli chodzi o Serious Sama, to jest, uwaga, Akzan III. Akzan III po prostu ma taki super feel, że byliśmy w tej arenie przed tą wielką piramidą, przed tą drogą do wielkiej piramidy, walczyliśmy na to, przychodzi jakiś byk, rozwala wszystko, nie da się go zranić tak, żeby go zabić, tylko się regeneruje. I uciekamy dosłownie przed nim do tej piramidy, żeby się schować i żeby wezwać statek, który nam pomoże. Jesteśmy bezbronni, dopóki do statku nie wezwiemy. I to jest takie poczucie bycia faktycznie jeszcze mniejszym niż się jest przy nim, a wiadomo, że on jest ogromny, a my jesteśmy malutcy. To uczucie tego, że po prostu zmniejszamy się jako gracz, kompletnie. Że mamy to poczucie, że okej, możemy go nawalać z czego chcemy, ale i tak go nie zabijemy, bo się zregeneruje. Serious Sam 4 jest inny w takim stopniu, że Akzan VI, to chyba tam jest, ma też właśnie te diody, te rody właśnie na sobie, które się rozwala. Nagle regeneracja mu się niszczy, już nie działa. A Akzan III ma to w sobie i musimy go zbić, na tyle mu zdrowie zbić, żeby on nie zdążył się zregenerować. Wiem, że Akzan IV w Serious Samie 3 BFI jest na takiej samej zasadzie działa, ale tam wbiłem mu pręty i uderza piorun, więc to tak jakby możemy tym manipulować, powiedzmy, że to my wbijamy mu te pręty, a tu faktycznie tylko aktywujemy ten statek i tylko, czyli gdyby tego statku nie było, byłby po nas. Więc gdyby on nie przyleciał, jak wywołaliśmy, byłoby po nas. Także no. Ulubiony wróg normalny Serious Sama? Proste. Kamikaze. I chyba najważniejsze pytanie tego odcinka, które miało być poprzednim, dlatego jest to pytanie w ogóle z tamtego roku, z grudnia, ale chciałem na nie odpowiedzieć właśnie w tym filmie. O, to ja mam pytanie. Co cię skłoniło do nagrywania na YouTubie? Co mnie skłoniło do nagrywania na YouTubie? Samotność. Nie pieniądze, nie sława, nie rozgłos. Samotność. Chciałem odpalić kanał na YouTubie w 2012 roku, tak jak mówię. Tak, w tym roku będzie 10 lat, jak nagrywam na YouTubie. Chciałem
podzielić się tym, co ja lubię, czyli gry. I ogólnie moją pasją do tworzenia ogólnie rzeczy do internetu. Z innymi. Po prostu zbudować sobie community, które będzie... Nie będzie uznawało mnie za Boga, czy praise'owało mnie, o, jakiś to jest zajebisty i tak dalej. Mimo, że takie wiadomości też dostaję, to są bardzo miłe, dziękuję bardzo. Ale zawsze chodziło mi o to, żeby po prostu dzielić się z innymi tym, co ja lubię. Po prostu znaleźć sobie grupkę osób, czy nawet większe grono osób, do których będę mógł docierać z tym, co ja lubię. Czyli właśnie na przykład gry, właśnie Seriousa, właśnie Rayman, właśnie WWE, które będę chciał też nagrać, jak wyjdzie. To nowe. Nie wiem, czy na premierę, znaczy nie na premierę, bo będę chciał kupić najlepszą wersję, a ona kosztuje ponad 500. To trochę kosztuje. Jestem mega szczęśliwy, że nie czuję się samotny aktualnie na kanale. Nie czuję się samotny z tym, co robię, bo mam stałe osoby, które na kanale są i to jest zajebiste. I wiem, że jak ten film ja teraz nagrywam, to wiem, że ktoś go obejrzy. To jest mega zajebiste uczucie i dziękuję wam z całego serca, że takie coś mogę robić na co dzień. Dzięki. Także tym pozytywnym i smutnym akcentem tak troszeczkę zakończymy to Q&A i jeżeli macie pytanie, zadawajcie je oczywiście na dole w komentarzu bądź na Discordzie, link w opisie, chociaż ten Discord będzie się jeszcze zmieniał. Będziemy mogli je zmieniać z tego Discorda. Będzie kompletnie inny link i kompletnie inny serwer. Także jeżeli na tym serwerze jesteście, to będą zmiany, będzie kompletnie inny serwer. Także zobaczymy, jak to jeszcze wyjdzie, a na razie cóż, dziękuję wam serdecznie za oglądanie, zostawiajcie pytania w komentarzach. A ja się odmeldowuję. Trzymajcie się na razie, cześć, pa, i zapraszam was na kolejne odcinki Q&A i na kolejne odcinki na tym kanale. Trzymajcie się. Pa, pa.